Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej Konfederacji, na której jednoznacznie opowiadamy się przeciwko mechanizmowi relokacji imigrantów proponowanym przez Radę Europejską. Ten szantaż, który Rada Europejska próbuje na nas wymusić, jest haniebny. Albo zgodzimy się na relokację 30 tysięcy imigrantów, albo będziemy musieli za każdego nieprzyjętego płacić 20 tysięcy, jest po prostu nieodpowiedzialnym i niemoralnym. Unia Europejska nie radzi sobie z ochroną własnych granic i przerzuca ten problem na pozostałe państwa członkowskie. Dlatego trzeba jednoznacznie i klarownie się temu sprzeciwić, bo wiemy, że na tym się nie skończy. Nie skończyło się na tym w 2015 roku, nie skończyło się teraz i nie skończy się za parę lat, ponieważ państwa unijne nie przykładają odpowiedniej wagi do ochrony swoich granic. A widzimy, co się dzieje w Afryce. Widzimy miliony osób, które chcą się dostać do Europy. I Europa nie może być domem dla wszystkich, bo nie będzie w stanie tego zrobić. Dzisiaj w Sejmie za chwilę będziemy procedowali uchwałę w tej sprawie. Uchwałę, którą jako Konfederacja popieramy, ponieważ trzeba jednoznacznie postawić się, jednoznacznie powiedzieć nie, nie zgadzamy się. I trzeba zobowiązać rząd do tego, aby powiedział na następnym posiedzeniu Rady Europejskiej, nie zgadzamy się na taką relokację, nie zgadzamy się na przerzucanie problemów, nie zgadzamy się na to, aby inne państwa swoją politykę, którą prowadziły przez lata i które doprowadziło do takich tragedii, jak chociażby w ostatnim tygodniu Francji, przerzucały na Polskę. Jako Konfederacja jednoznacznie oponujemy przeciwko temu.